Witajcie, dobry wieczór. Kłaniam się podczas naszego kolejnego spotkania Magia Dacjusza, ezoteryczna jesień. Jest to nasze 10. spotkanie. Dzisiaj chciałbym pochylić się nad może takim mało znanym tematem wśród filozofii życia duchowego, mało znanym, ale moim zdaniem bardzo istotnym, a mianowicie etyką. Zanim zaczniemy głębiej wchodzić w to pojęcie, należałoby najpierw zrozumieć, czym jest etyka w formie pojmowania tej filozofii życia duchowego. Mianowicie etyka to swego rodzaju kodeks naszych zachowań. To jest zbiór naszych wartości, którymi posługujemy się w naszym codziennym życiu. Etyka to przede wszystkim promowanie naszych rzeczywistych wartości, prawdziwych wartości. Tymi prawdziwymi wartościami są te wartości, które są związane z naszą naturą, czyli miłość, szczęście, radość, szacunek do drugiego człowieka, no i tak dalej. Bardzo ważne jest w etyce także czystość nasza charakteru, czystość naszego serca. To właśnie czystość charakteru oraz naszego serca mówi nam o tym, czy postępujemy etycznie i czy nasz kodeks zachowań, który sobie stworzyliśmy, bo każdy z nas tworzy taki kodeks zachowań, jest prawdziwym kodeksem, tym właśnie, który zawiera te rzeczywiste nasze wartości, uniwersalne wartości. Mówmy co chcemy, ale etyka jest bardzo potrzebna w każdym życiu społecznym, zawodowym, życiu osobistym, no i oczywiście życiu duchowym. O etyce mówi się w szkołach, można wybrać etykę zamiast religii, ale czy rzeczywiście tak jest, że my w sposób etyczny postępujemy? Problem jest taki, że my budujemy wartości, ten kodeks naszych zachowań, kodeks etyczny, na bazie naszych różnych doświadczeń życiowych, na bazie naszego ego. Wtedy ten kodeks nie jest rzeczywisty, nie jest prawdziwy. Dlatego warto przyjrzeć się Twoim właśnie punktom, które są w tym kodeksie etyki i zastanowić się, czy są one prawdziwe, czy wychodzą z prawdziwej natury naszego istnienia, z natury boskiej. Każdy z nas ma swój własny kodeks postępowania. To nie jest tak, że kodeks jest uniwersalny. Oczywiście wartości uniwersalne, które muszą się znaleźć w naszym kodeksie, to miłość, pokój, dobro, czyli to wszystko, co jest związane z tolerancją do drugiego człowieka, z szacunkiem do drugiego człowieka i tak dalej, na przykład radość do drugiego człowieka. Problemem, jeżeli chodzi o nasz kodeks etyki, w ogóle jeżeli chodzi o etyczne postępowanie, to jest chwiejność naszego intelektu. Powinniśmy walczyć z tym naszym chwiejnym intelektem, szczególnie jeżeli chodzi o chwiejność spowodowaną banalnością różnych problemów. No zadacie pytanie, w jaki sposób walczyć z tym naszym intelektem, z tym chwiejnym intelektem, który raz mówi sobie tak, innym razem mówi inaczej. No, mówi się, że ktoś jak chorągiewka funkcjonuje, sami nie wiemy wtedy, o co chodzi tej osobie, jakie ma wartości w swoim życiu. Takim dobrym rozwiązaniem, aby pozbyć się tego chwiejnego intelektu, jest po prostu dyscyplina nasza wewnętrzna. Powiem wam, że dyscyplina wewnętrzna, której uczymy się poprzez medytację, poprzez różnego rodzaju ćwiczenia duchowe, jest traktowana w filozofii życia duchowego jako lekarstwo na różnego rodzaju chwiejności. My podlegamy różnym wpływom dnia codziennego. My musimy wciąż podejmować nowe decyzje, jeżeli nie mamy sztywnego kręgosłupa. Jeżeli jesteśmy osobami, które jeszcze nie wyzwoliły się ponad ograniczenia społeczne i łatwo jeszcze nami manipulować, czyli mamy chwiejność tego intelektu, niestety, ale ten kodeks nie będzie rzeczywistym kodeksem, nie będzie tym prawdziwym kodeksem etyki, bo wszystko zależy od sytuacji, jaka się wydarzy w naszym życiu, tak będziemy reagować. Nie będzie jednego z tego wzorca. My będziemy zawsze uzależnieni od różnych okoliczności, od różnych bodźców, które do nas będą docierać. Pamiętajmy, że dyscyplina jest bardzo istotna. Nasza wewnętrzna dyscyplina jest bardzo istotna i zawsze jest lekarstwem
na tą naszą chwiejność intelektu. Dyscyplina zawsze będzie czyniła z nas osoby dokładne, ale jednocześnie osoby, które będą osobami prostymi. Dokładność nie oznacza skomplikowanego działania w żaden sposób. Dokładność mówi o prostocie, a wszystko, co jest proste, też jest dokładne. Duchowość jest prosta. Duchowość pozbawiona jest wszelakiego rodzaju kombinacji. My, ludzie, lubimy dodawać do duchowości wiele rzeczy. Lubimy utrudniać nasze życie. Ale pamiętajmy, że duchowość pozbawiona jest jakichkolwiek komplikacji. Ona jest prosta, ona jest czysta. Ona nie jest krętą ścieżką. My próbujemy poprzez nasz intelekt, poprzez nasze myśli, nasze ego utrudniać sobie życie. Nam się wydaje, że nie możemy tak szybko załatwić jakiejś sprawy, że nie możemy szybko załatwić czegoś. My sobie to utrudniamy. My nie wierzymy, że możemy osiągnąć małym wysiłkiem wielkie rzeczy. A duchowość jest prosta. Duchowość pozbawiona jest wszelakiego rodzaju alpejskich kombinacji, można by to tak było nazwać, tak powiedzieć. Serce nasze powinno być czyste, powinno być szczodre. Dzięki temu będziemy w stanie budować nasze zachowanie, budować nasze etyczne zachowanie. Gdy nie mamy hojności w naszym sercu, niestety będziemy mieć olbrzymi problem. Brak hojności, brak tej dobroci, która wypływa z naszego serca, to wielki problem. Olbrzymi problem. Oczywiście chcę tutaj od razu wyjaśnić, że poprzez tą hojność naszego serca, poprzez tą dobroć naszej duszy, naszego ducha, nie rozumie tego jako rozdawanie pieniędzy. Bo powiem wam, że w filozofii życia duchowego rozdawanie pieniędzy, na przykład osobom biednym, nie jest pozytywnie widziane. Nie jest to pozytywne zachowanie. Takie zachowanie utrwala w osobach, które otrzymują te pieniądze, to, że znajdują się na dobrej pozycji życiowej, w dobrym miejscu. O tym będziemy sobie jeszcze mówić podczas kolejnych naszych spotkań, bo ludzie często dostrzegają wartość w cierpieniu. Poprzez to cierpienie inni się na przykład nimi interesują. Nie chodzi tutaj odnośnie tej hojności, że będziemy dawać, rozdawać pieniądze osobom ubogim. W tej szczodrości, w tej hojności, w tej czystości serca chodzi o traktowanie siebie, o traktowanie drugiego człowieka. W taki sposób, jakby ta osoba była nam bardzo bliska, jakby ta osoba była naszym bratem, naszą siostrą, naszą matką, naszym przyjacielem, kimś bardzo, ale to bardzo bliski. Z tego dzisiejszego spotkania zapamiętajmy i zróbmy taką lekcję domową. Napisz kodeks, swój kodeks etyczny. Zastanów się, z ilu punktów ten kodeks będzie się składał. Czy zawsze przestrzegasz tych zasad, które zapiszesz w tym kodeksie? Czy nie ma czegoś takiego, że pewne zasady interpretujesz po swojemu w różnych momentach swojego życia? Jest inna interpretacja, raz bardziej korzystna, innym razem mniej korzystna. Pamiętaj, że każdy z nas ma swój własny, indywidualny kodeks postępowania. Ten kodeks będzie prawidłowy, jeżeli będzie wypływał z czystego naszego serca. Gdy będzie wypływał ze szczodrego naszego serca, z hojnego naszego serca. Pamiętajmy, że hojność nie może polegać na rozdawaniu wszystkiego, co mamy, ale na traktowaniu drugiego człowieka w taki sposób, tak jak mówi Dalaj Lama, w sposób, jakby był bliską osobą, czyli okazujmy mu współczucie, okazujmy mu szczęście, miłość, radość, spełnienie. Dziękuję wam za dzisiejszy czas. W kolejnym naszym spotkaniu porozmawiamy sobie o prawości. Zastanowimy się, czym jest ta prawość. Bo muszę wam powiedzieć, że każdy, kto chce służyć drugiemu człowiekowi, a rozwój duchowy jest swego rodzaju służbą, to chce rozwijać się duchowo. Musi robić to w sposób oczywiście prawy, bo prawość wznosi nasz charakter i daje wewnętrzną moc. O tej mocy będziemy oczywiście
mówić o tej prawości podczas kolejnego naszego spotkania, czyli za tydzień, podczas magii Dacjusza ezoterycznej jesieni. Ja Wam pięknie dziękuję. Czekam na Wasze maile, czekam również na komentarze. Zapraszam na moją stronę internetową www.piotrgorski.pl. Zachęcam również do uczestniczenia w internetowych kursach i szkoleniach ezoterycznych oraz parapsychologicznych w mojej Akademii Rozwoju Ezoterycznego. Adres Akademii to www.akademia.zenreiki.edu.pl. Dziękuję Wam pięknie, wszystkiego co najlepsze, spokojnej nocy i pięknego nadchodzącego tygodnia. Szczęść Budda, kochani, pa, pa, trzymajcie się.